Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Jesteśmy w Muszynie-Zdrój. I co my tu mamy? Ogrody sensoryczne. Piękne ptaszki, łabędzie. Tutaj mamy taką pijalnię wód chyba. Tutaj stawki są. No, jakie piękne tutaj są te strusie chyba. To są strusie, takie duże ptaszki. Takie strusie się tutaj na jednej nodze stoi też. Potrafi. No i tak to wygląda w Muszynie. Tam mamy fontannę, proszę Państwa. Fontanna też jest. A tam co dają? Co tam dają? To ubikacja. A ubikacja. Tam co też dają. Myślałem, że jakąś pijalnię wód mają. Dzień dobry młodzieży, a skąd wy jesteście? Z Krakowa. Jak? Z Krakowa. A z Krakowa przyjechaliście na wycieczkę. To tak się rok szkolny zaczął? Z wycieczką? Super. No i co, podoba się? Byliście w Muszynie czy nie? Podoba się? No, jak sprawdzi, rok szkolny się zaczął, młodzież przyjechała do Muszyny na wycieczku, tak? I tam. Tutaj mamy rybka. Rybka wyskoczyła z wody, rybka, i tu stoi, siedzi na lądzie rybka, bo z wody wyskoczyła. Tu jest takie jeziorko. No ale tu mamy i te prawdziwe ptaszki, bo tutaj są ptaszki takie różne. Gęsi do domu. I kaczki, i gęsi, tu różne są. Ptaszki prawdziwe. A tu jest ta rybka, co wyskoczyła z tego stawu i tak została na lądzie już. Jak widać, na lądzie sobie wystała. Idziemy dalej zobaczyć, co tu mają ciekawego w tym parku kwiatowym. Wyspa jest też. A na wyspę można wejść, bo tam jest mosteczek. Mosteczek. Aha, nie, tylko pomościk, to nie wejdziemy. Pomostek jest. Można sobie. A tu są też śpiące kaczki. O, tu kaczor siedzi. Kaczor jest kolorowy. Kamyczki są oczywiście. No, odezwała się jaka kaczka. Albo kaczor. Trudno po głosie poznać, który to jest kaczor. No to takie piękne rzeczy są. No warto tu pospacerować, pooddychać powietrzem przy stawach. Komarów nie ma. Tu jest mosteczek. Taki pomościk, no. Można sobie wejść, zobaczyć z pomostu bliżej wyspy. Zobaczymy, co tam na tej wyspie, tam może coś, jakieś gniazda są. Bardzo ładnie to jest zrobione. Tam jest łódka. O, kaczka się spłoszyła. Tutaj, prawda, mamy łódkę. Pewnie tam odpowiednio tutaj pracownicy tego ogrodu łódką popływają sobie też. Tutaj mamy altanę ładną. No tam taka ładna brama. W ogóle okolica jest piękna, bo tu i widoki są super. Naprawdę warto przybyć do Muszyny-Zdrój. Naprawdę te widoki można oko nacieszyć, prawda? Tak to wygląda. Idziemy dalej. Tutaj ławki są, można sobie usiąść, odpocząć, także przeważnie tutaj sanatoria są, to kurasjusze sobie mogą tu przyjść, posiedzieć, poopalać się nawet. Też można na ławce, nie? Chociaż tam jest nawet taka plaża nad tą rzeką. No i tam, wiadomo, też można tą rzeką spłynąć wartką. Jest taka rzeka, co tu pływa szybko.
przez właśnie Muszynę. Ona tam płynie. Jak się jechało pociągiem, to nakręciłem reportaż i pokazałem tą dolinę tej rzeczki. Bardzo ładnie, szybko, bardzo płynie. Tutaj coś mamy, jakieś stajnia czy coś dla zwierząt. Leży jakaś zwierzyna. Zobaczymy, co tam mamy za zwierzadło. Zwierzyna jest, bo to takie małe zoo, można powiedzieć, że koza chyba to jest. I o, koza, me. Kuzo, me. Kozka? Nie, to taka bardziej nie kuzka, tylko bardziej taka afrykańska, taka jakaś. Me. No, taki mały wielbłądzik, a tam jeszcze coś małego siedzi. Zobaczymy, zaraz zbliżenie zrobimy. Co to za zwierzadła? No, zaraz się dowiemy, bo tutaj opisane jest. O, fontanna jest też. Prosimy zachować bezpieczną odległość i nie karmić zwierząt. Więc co tu mamy? Odmiany kon. Za alpaka Muszyna miasto. Ciekawe fakty. To jest alpaka. Alpaka tutaj sobie się wyleguje. Proszę bardzo, słoneczku. O, alpaka się opala na słońcu. A długa siedzi w cieniu. Alpaki tak mają. I się na słońcu wygrzewają. Tutaj mamy następną zagrodę. Nie wiem, co tam mają w tej zagrodzie, ale nie widzę. Może się schowało gdzieś tam w cieniu. Bo tutaj jest Daniel. Aha, Daniel. Danielu, gdzie ty jesteś? A tam siedzi Daniel. Proszę bardzo. Daniel też jest, ale Daniel sobie leży też w cieniu, bo to gorąco dzisiaj. Gorący mamy dzień. Mamy i Daniela tutaj. Daniel jest. Daniel. Parzysto-kopetny jest. Ciekawy fakt. Dalej jest mniejszy od jelenia szlachetnego. Rudo-brązowe mają ubarwienia z białymi plamami, ale tu jest biały. Daniel. No. Tak to wygląda. Idziemy dalej. Pięknie tu jest, pięknie. Tam u góry są ogrody zmysłów. Proszę Państwa, zmysły to mamy takie swoje. Idziemy jeszcze w tą stronę. Może kawałek tych zmysłów pokażemy. No bo tam pod górkę trzeba wysoko iść. Może damy radę, no. No po górach to za bardzo łatwo nie chodzić można. Trzeba mieć kondycję, nie? Ale tu takie jest, widzę, łagodne podejście. Więc może damy radę. No, to jest ogród antyczny jeszcze. Zaraz zobaczymy. To taki skalniak jest, proszę bardzo, z tej strony. Skalniak. No, jeszcze mokro tu jest, widzę. Trawa mokra. Wilgotna. No, bo to rosa po nocy. Ale damy radę. W tenisówkach jestem. Tu. Gumowe. Mówię, tu piękne te drzewa, te wzgórza zalesione. Ta. Pięknie tu mają. No dobra, chyba pokażemy tutaj antyczny park i będziemy wracać na zabiegi do sanatorium, bo niestety trzeba jechać z powrotem. Dzisiaj sobie pożyczyłem rowera. Ja uważam, że rowery to sanatorium powinny brać po prostu nie za pieniądze, tylko powinny być w ramach zabiegów. Jazda rowerem po tych górkach. To dobrze zrobi dla kondycji niejednemu kurocyszowi. No ale trzeba płacić, no. Za godzinę dychę, 30 cały dzień, tak? No, tak to jest niestety. Co zrobić? Wszędzie trzeba płacić, no. Kapitalizm mamy przecież. Ogród francuski to się nazywa. Więc tutaj mamy różne mistyczne te. O, nawet doniczki są ładne. Chronos. Ławki też takie. Z tego epoka. No, ogród francuski, rzeźby. Nie wiem czyje. No ale pewnie francuskie, co my tu mamy za rzeźbę. Taką rzeźbę, co Euterpe.
A tu jest urania, urania. O. No, urania, ładna. Urania jest. Tam mamy fontanny. Siedzą dwie dziewoje. Idziemy dalej. Tutaj mamy następne ogrody, te, jak to jest, talia. No talia to każdy żeglarz wie, talia jest po to, żeby, no i erato, no erato z cytrą, więc mamy tutaj erato, talia, terpsychore, polichimia i kaliope. No, terpsychore to kocha taniec i opiekunka tańca i pieśni. A talia, rozkoszna opiekunka komedii. Erato, umiłowana opiekunka poezji miłosnej, przedstawia nas z lirą. Polichimia, no, opiekunka poezji choralnej, sztuki mistycznej, mimicznej. Najczęściej ukazywana w zadumanej postawie bez atrybutów. Kaliope, piękna lica, opiekunka poezji epickiej, bohaterskiego, najczęściej przystawiana z tabliczką do pisania i rylcem. No takie tu mamy te wszystkie różne te. No następnym razem odwiedzimy ten Zmysłów, no może po południu, bo dzisiaj już muszę wracać na zabiegi niestety. W sanatorium trzeba zabiegi odbywać. Ahoj, Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa, z Murszyny, z parku piecistego sensorycznego. Dziękuję bardzo.